Mama isn't giving up. She believes in me, believes in us, and for a good reason. Thousands of kilometers of track behind us, we are finally approaching Novosibirsk, a dead city concealing her hope for life, the medicine that could save her, somewhere in its cold, irradiated heart. A year ago, we left the poisoned ruins of Moscow, and now we are about to enter another city stiff in the murderous embrace of winter and radiation. Will we ever find somewhere to live on the surface? Maybe. But for now, we're returning back into the bowels of Metro. Back to save Anna. O kurde. What do you know? We're here. Novosibirsk. I sure hope this time it's not another bunch of nuts. The bridges are undamaged, and the radiation's climbing like crazy. I think there'll be no nutcases this time. The houses are undamaged too. Sam, what's with the radiation? 8 times higher than in Moscow and still climbing, Colonel. I think we better not stay outside for too long here. Are you ready, Artyom? Follow me! Good luck! You can rely on us! The situation here looks more complex than we thought. Still, time is short. Oh, Lera. So oh, kurde. Let's refresh the plan. Yermak. We'll take the Aurora south. Close the door. Cargo station. I marked it, Esteban. Krist, Sam, Idiot, and I will handle the Institute building in Akademgorodok. We'll pay a visit to the Railroad Museum on the way. There might be something for the Aurora there. I've stayed to guard the Aurora with Tokarev. Good. Artyom and I are checking the Institute's main building. Radiation is way too high here, so we'll try to get there through the Metro. Well, let's get to it. Good luck, Spartans. Good luck. Break a leg, my friend. You won't get carried away out there, because I know you. Na co ty czekasz, kurde? Po co ty robisz te przystanki w ogóle? Idźżesz. Yes. Could you please watch over her for us until Artyom and I come back? Please? Of course. Teddy and I will be her guard. Will you help me, Teddy? Private Teddy, mission acknowledged. She's sleeping. Are you leaving? Yes. I hope we'll make it in time. Anna is strong. She'll be here for you. She definitely will. Just make sure you come back. Thank you, Katya. Come in, Artyom. The attack ended. I did my best.
so you don't have to worry. Her pulse is strong. She's just exhausted. She'll probably sleep till tomorrow now. Dobra, no, żebyśmy jej nie obudzili. Come back soon. Seeing you would be the best medicine. Thank you. Oh my god. Artyom, this is no Moscow where you could loiter outside for months. Who knows what monsters live here? So think well what to pack. I'll be waiting at the car. No jak, bierzemy plecak. Here up, Artyom. I cleaned your guns and put all the ammo and resources we had left in here. You're going to need it. Sekund 5, bo tutaj kurczę. Okej. No ale cholera, że ja tej broni nie mogę wymienić, nie? Tej kuszy na tą naszą pneumatyczną. No, tylko jedynie tutaj shotguna wziąłem, nie? Tu jest ta cholerna automatyczna, taka duża, ta szybka, nie? I tyle. Możemy jeszcze tą sobie zrobić na maksa. Tej niepotrzebnie robiłem, bo nie mamy do niej, znaczy nie mamy tej broni tak czy siak. No ale cóż. To jest shotgun. Dlaczego my tu nie mamy? Moment, nie. Dlaczego my nie mamy kolimatora? Kurde, my w ogóle tego kałacha nie mamy ulepszonego. Obrażenia. Nie. Nie możemy kolimatora założyć. God damn it. Stabilność mniejsza. Dobra, zróbmy 45. Czerwony laser, zielony laser, podczerwieni. Niepotrzebne mi to. Tylko szkoda, że tutaj noktowizyjny lunet na razy 4. Na razie żaden. Artyom, promise me this one thing. You guys get there and back quickly. No tak, no. And we all go back to searching for a place to live. Okay? You keep overwatch. I'll be busy watching the road. It's not squeaky clean, I'm sure. Good luck, gentlemen. We are her last hope now. Those carriages stuck here. I failed evacuation, I presume. Let's try to get into this square behind the station. Metro entrance should be there. All right. Walking here would be easy, but we should minimize our exposure. So here goes nothing. Świateł nie mamy? No właśnie. I think we can get out through there. Hold on.
czołg. Przydałoby się zabrać na pociąg. Tak, to by straszył. W razie czego. Wątpię, żeby działał. Co on robi? Aha, bo tu już jest wejście, tak? Do metra. Kurde, nie mówcie, że będziemy prowadzić. Oh yeah! Aby wyjść. A po cholerę mam wychodzić. O. Ja ci nie powiedział, jak ty prowadziłeś. No jakoś z opóźnieniem w ogóle podaje te polecenia. Can't see anything. To sobie nie pojeździliśmy za daleko. To biegnij! Na co czekasz? Czemu nie mogę biec? O kurde, głęboki śnieg jakiś. O lera. Gdzieś w prawo, zaraz. Tu już można biec, zmrożone. He! I co, i tędy schodzimy? Poczekajmy na tego staruszka. On zadecyduje. Tutaj chyba bomba walnęła. Aha, no okej.
all around. Trees have been here for at least 20 years. Let's move on and keep your eyes peeled. These guys can't hurt us, but the survivors might. Możesz iść szybciej, błagam cię. Lenin Square Station. The Institute is a stone throw from there. The metro isn't very deep here, and with the radiation so high, the locals probably didn't last long. It's a bit safer down here, though we've already taken at least triple the norm up there. The tunnels. This is just like back home. We're in our element here. What do you know? The air is breathable. O ja pierdzielę. Co, że możemy maskę ściągnąć? Okej. Mutants again. Going to have a go at us. Let them try, I say. Into the tunnel next to ours. Wszystko muszę sam robić. Oh my god. O Boże, jaki zes. Co się dzieje? Shotguna już niewiele zostało. Zaraz, moment, skoro tam mamy iść, to ja bym się tu rozejrzał szybko. Ale tu nic nie ma. Nie. No szkoda, bo myślałem, że coś znajdę. I mamy światło. Szafeczka. Oczywiście, że tak. Idziemy dalej, czy będziemy tu stać, czekać? Póki on nie skończy. Nie ma to nic więcej, naprawdę. No, żebyśmy się tutaj zaraz nie rozdzielili przypadkiem. No dobra, dał radę. Ja pójdę przodem za pozwoleniem. Ty się ociągasz. Oh my god.
Fuck, jakieś pijawki, kurde. Skitu. O, fuck. Tu czy tam, kurde, idziemy, gościu? Decyduj się. Chyba jednak tam, gdzie on. Tutaj nie. Ale ja jestem ciekawy, co to jest. Aha, to jest wyjście tutaj, gdzie byliśmy. Dobra, kurde. Tu musi być cholernie zimno w tej wodzie, nie? Oni by zamarzli, dostaliby hipotermii w ogóle, nie? Ale to szczegół. Jeżeli na zewnątrz jest na minusie i to sporo, bo widzieliśmy jaka jest zima. No to... Tędy? Czy tamtędy? No tamtędy. Notatka. Tu nie możemy wejść. No trudno. Kurde. Ja pierdzielę. Co tu się działo, Weskito? Aha. No to nieźle. O my. Wiedziałem, że stawa nie na to. No to lepiej uważajmy, tak jak mówisz. Moment. Let's see. Oh, look at this dust.